Donald Tusk raz na jakiś czas udziela obszernych wywiadów, z których można dowiedzieć się bardzo ciekawych informacji. Ostatnio podzielił się nieznaną historią związaną z polskimi politykami. W tle Jarosław Kaczyński. Donald Tusk w ostatniej rozmowie z Katarzyną Kolendą Zaleską podzielił się kilkoma informacjami, które zainteresowały media. Związane są one z tajemniczą historią, która pochodzi z lat 90. Ta okazuje się dość zaskakująca. Opowiedział jednak nie tylko historię, ale także o swoich planach dotyczących przyszłości i ewentualnym kandydowaniu w wyborach. Niemniej jednak zaskakujący charakter historii wyraźnie zwrócił uwagę widzów. Donald Tusk, nieznana historia z Jarosławem Kaczyńskim w tle. Katarzyna Kolenda Zaleska na antenie TVN24 wprost rozpoczęła kwestię przyszłości obecnego przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska. Chciała dowiedzieć się, czy będzie on startował w wyborach, a także czy powróci do polskiej polityki. Ten nie za bardzo chciał udzielić jednak informacji. Zabrzmiał bardzo tajemniczo. Przyjdzie czas na wybory prezydenckie, przyjdzie czas na decyzję. Nie mówię nie, nie mówię tak, odpowiedział Donald Tusk. Następnie padło pytanie, które o wiele bardziej zainteresowało czytelników. Dotyczy głośnej sprawy związanej ze spółką Srebrna, czyli podmiotem, który między innymi prowadzi działalność reklamową i medialną, a także zarządzaniem nieruchomościami w Warszawie. Donald Tusk przypomniał historię, kiedy jeszcze był w relacjach ze środowiskiem Kaczyńskiego. Jak mówi, wyraźnie zapamiętał, że Kaczyński zawsze chciał mieć dużo pieniędzy. To obsesja pieniędzy? Wiele razy byłem w relacjach ze środowiskiem Jarosława Kaczyńskiego, także w latach 90. Za czasów Porozumienia Centrum. Zawsze chciał mieć bardzo dużo pieniędzy, by robić politykę. Wydaje się, że to ewoluowało i urosło do poziomu obsesji, podzielił się swoją oceną sytuacji Donald Tusk. Afera PCK, czyli rozdawanie żywności przez działaczy PiS. Kolejny temat, który pojawił się w rozmowie, to afera ahryf.https://pko.pl/tak/pck/pck. W latach 2014-2017 z Czerwonego Krzyża zostały ukradzione ubrania, które miały trafić do potrzebujących. Media donoszą, że skradzione rzeczy były i później sprzedawane w lumpeksach. Donald Tusk nie przeszedł wobec niej obojętnie. PCK zbierał dla ubogich i bezdomnych, a oni używali tych dóbr w swojej kampanii. Powiem szczerze, to się nie mieści w głowie. Może to nie jest jakieś wydarzenie istotne w sensie politycznym, ale dla mnie to taki chyba najbardziej dotkliwy przykład tego, jak bardzo zdeprawowane są elity rządzące dzisiaj w Polsce, że to przekroczenie wszystkich granic, jakie mogłem sobie wyobrazić, wyraźnie sfrustrowany opowiadał Donald Tusk w TVN24.